Cześć, mogę widzieć, z tej strony nowy, a dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj taki inny odcinek, bo z peski. Nie będę jak robił Fortnite, robię przejście w Fortnite. Przywitanie w Fortnite robię. Dzisiaj wam pokażę kilka, nie wiem ile, bo nie liczyłem. Najlepszy gierek free to play na PS4. Zapraszam. A i jeszcze co do konkursu, wszystkie wyniki na końcu filmu. Pierwszą grą jest oczywiście Fortnite, no kto by tutaj nie dał Fortnite'a w tym zestawieniu, więc daj Fortnite'a. Szybko tłumaczę, co to jest. Jest to gra multiplayer, Battle Royale, w której 100 osób lecą na mapę, musicie się bić i która drużyna albo jesteś sam, dotrwasz pierwszy, wygrywasz całą grę. Jest masa różnych rzeczy, gra jest darmowa oczywiście. Można różne kosmetyki kupować, skiny itp. itd. Ale nie jest to paid win i jeżeli ktoś zainstaluje grę, sobie pogra, napisz w komentarzu, czy ci się spodobała gra. A co? My już idziemy do kolejnej gierki. Skoro dam Fortnite, to musi być też Apex. Jest to bardzo podobna gra, stworzona o wiele później, ponieważ jeszcze wracając do Fortnite'a, Fortnite ma już, można powiedzieć, 13 sezon, a Apex dopiero 5. I polecam bardzo Apexa, no bo Fortnite to i Apex musi być, prawda? Prawda. Bardzo dużo też gram w Apexa, jak i w Fortnite'a. Jeżeli chciałbyś ze mną zagrać, zasubskrybuj ten kanał na dole i podaj nick i wtedy w komentarzu i wtedy możemy razem zagrać. A co do Apexa, jest to samo prawie co Fortnite, tylko że z pierwszej osoby, Fortnite jest z trzeciej, jest z pierwszej osoby, różne bronie są innego typu. Są różne inne moce, są różne postacie, które mają poszczególne moce. I one się ładują z czasem, możesz ulepszać te moce, możesz kupować sobie nowe postacie. I reszta to jest bardzo podobna do Fortnite'a. Karnet również jest bojowy, jest to taka przepustka bojowa, dzięki której masz co stopień różne nagrody. Idziemy do kolejnej gierki. Kolejną grą jest Paladins. Jest to gra bardzo podobna do Overwatcha, jest praktycznie taka sama. Tylko że darmowa i niektóre rzeczy są po prostu ograniczone i inna grafika jest troszkę. Jeżeli chcielibyście się więcej dowiedzieć o tej grze, wpadnijcie do mnie na odcinek. Był to odcinek bodajże o nazwie Overworld za darmo. Wpadnijcie na ten odcinek, tam będzie wszystko wyjaśnione, czym jest Paladins, nawet gierka była. Więc obejrzyjcie sobie ten odcinek, ja więcej nie będę gadał o Paladinsie i co, przechodzimy do kolejnej gierki. O matko, jak mi się przypomina ta gierka, to mi po prostu mi zakręci, ponieważ wiele przy tej grze wywołało emocji u mnie. Bardzo emocjonalna jest ta gra. Wiele fajnych wspomnień można mieć, ponieważ jest to gra z ludźmi. Możesz na VR-a, możesz na padzie grać, nie musisz mieć VR-a. Jest to bardzo przyjemna gra z ludźmi, możesz taki luźna gierka. Możesz sobie pogadać z ludźmi, pograć w różne minigierki. Pogadać, tylko jest jeden warunek. Musisz dobrze umieć mówić po angielsku. Ponieważ tam jest masa ludzi, którzy mówią po angielsku. Praktycznie wszyscy mówią po angielsku, ponieważ wiecie, jest to język, wiecie, całego świata jakby. Więc polecam bardzo gierkę, jest wielko emocjonalna. Miałam tyle świetnych wspomnień z tą gierką. I po prostu bardzo dużo przy niej czasu spędziłem. Jest po prostu super gierka, polecam, jeżeli ktoś lubi takie spokojniejsze gry, nie lubi, nie wiem, strzelanek czy coś, bardzo polecam Rec Room, za darmo oczywiście jest. I co, my już przechodzimy znowu do kolejnej gierki. Również tą grę bardzo lubię, miałam też przy niej wiele świetnych wspomnień. Można grać tutaj ze znajomymi, ale o co w tym chodzi, Nowal? O to w tym chodzi, że ścigacie się albo z randomami, albo z kolegami, z kim chcecie. Ścigacie się po torze przeszkód, są tam różne pułapki, które możesz zdobywać i wykorzystywać ich na przeciwnikach właśnie. I są różne pułapki, różne mapy, masa tych map jest w ogóle, różne postacie. I chyba postacie, niektóre szybciej biegają, niektóre wolniej, z tego co pamiętam, bo dawno w to grałem. Ale gierka jest ogólnie spoko, oczywiście darmowa jest, no bo co to by było, gdyby była płatna. A jaki odcinek nagrywam? No właśnie. Jest darmowa i speedrunnersi to jest darmowa gra, ale możecie jakby kupić tą grę i będziecie mieli o wiele więcej opcji, ale z racji tego, że pokazuję darmowe gry, to macie tutaj taką mniejszą
płatną wersję speedrunnersów. Jest to bardzo fajna gierka, jeżeli lubicie różne trochę przeszkód. Jest to oczywiście gra 2D, ale bardzo fajna i co, polecam. Kolejną gierką, ale już chyba ostatnią w tym zestawieniu, z tego co pamiętam, tak. Jest Warface, jest tu też również strzelanka, dużo dzisiaj tych strzelanek, ale no bardzo dużo ludzi również lubi strzelanki, więc Warface to jest gra również pierwszoosobowa. Są w niej różne tryby, jak takie jak CSGO właśnie, czyli z miną, różne tryby, jeden, każdy na każdego, 5-5, 6-6 i są, jest taka rzecz, która wyodrębnia tą grę od innych strzelanek. Są tu różne misje, takie misje właśnie z przeciwnikami i możesz grać je na przykład w piątkę z randomami albo z kolegami i możesz je grać właśnie misje z kilkoma osobami w teamie i są bardzo fajne te misje, różnorodne, są jakieś różne bossy i to wyodrębnia tą grę i jest darmowa. I to mnie naprawdę zadziwia, że ta gra jest darmowa, a jest tak super fajna. I co, polecam Warface, bardzo dużo grałem. Też możemy razem zagrać, kiedy chcesz. Jak będę miał czas oczywiście i co. To chyba było na tyle odcinku. A jeszcze zaraz konkurs. Siemako wszyscy, którzy oczekiwali na ten konkurs. Pewnie taki backstage trochę. Ale co do tego konkursu. To z tym konkursem jest tak. Nagrodą, bo miałam wam powiedzieć dzisiaj na odcinku i właśnie to mówię. Nagrodą jest pierwszeństwo do wszystkich rzeczy na moim kanale. Do zawsze, dopóki na przykład jak coś, nie wiem, coś złego zrobić na moim kanale, to wtedy no tracicie jakby tę nagrodę, ale w tym momencie dostajecie pierwszeństwo do wszystkiego na moim kanale. Powiedzmy, chcecie, żebym ocenił wasz kanał, jak gościu przed wami coś napisał, żeby też ocenił, to i tak wasz oceniam. Podaję przykład. Macie do wszystkiego pierwszeństwo na moim kanale. Jeszcze macie pierwszeństwo na live, na wszystko. Macie pierwszeństwo do na przykład dodatkowych odcinków na moim kanale, które osoby na przykład, które nie subskrybują i nie wygrały tego konkursu, nie mogą zobaczyć na przykład. Takie bonusy macie. Dwie osoby wygrały. Pierwszą osobą jest Michael, mój moderator. Wielkie szczęście miałeś. A drugą osobą jest Barbara Czajkowska, inaczej Wooking. Możecie wbić do niego na kanał. I te dwie osoby wygrały, zresztą macie pewnie napis. I co? To było na tyle z konkursiku. Mam nadzieję, że wam się podobała nagroda. I tu sobie klaszczę. W tle leci jakiś randomowy gameplay. I co? To było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcineczek że gier, które na pestkę są free to play, wam się spodobał, więc zostawcie łapeczkę w górę. I co, jeżeli jeszcze wam się mój kanał podoba, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście, żeby nie przegapić nowych filmów i live'ów. Bo teraz codziennie robię live'y, niestety dzisiaj nie było, ponieważ coś mi wyskoczyło. Ale tak to codziennie robię live'y, więc zapraszam. I co, pa pa!